Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Biblioteka Inspiruje. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać gipsowy kafelek z motywem roślinnym, który może stać się oryginalną dekoracją Waszego domu. Ja taki kafelek wykonałam już wcześniej i wykorzystałam go do dekoracji drewnianego wieszaka na ściereczki, który też również wykonałam wcześniej. Co nam będzie potrzebne do wykonania takiego kafelka? Już Wam mówię. Na pewno będą to rośliny, które będziemy chcieli na nim uwiecznić. Oprócz tego oczywiście będzie nam potrzebny gips szpachlowy. Do tego wałek, dwie deseczki o jednakowej grubości, tak zwane dystanse, woda, nóż i oczywiście glina, w której będziemy odciskać nasze roślinki. Taką glinę dostaniecie w każdym sklepie dla ceramików. 10 kg, czyli tyle, ile jest tutaj, kosztuje około 30 zł. No to co? Zaczynamy. Ja już tutaj sobie przygotowałam plaster gliny, dosyć gruby. Rozwałkowałam go na prosto, na grubość tych właśnie deseczek. Ja jeszcze to troszkę poprawię. Taki placuszek rozwałkowanej gliny. Następnie wybieram sobie roślinki, które będę chciała uwiecznić na moim kafelku. Wybierajcie takie rośliny, które są mocne, mają różnorodną fakturę i dobrze odbijają się w glinie. Czyli na przykład takie trawy albo jeżyny. Ja chyba skorzystam dzisiaj z jeżyn. Zawsze możecie troszkę pouszukiwać, żeby udoskonalić Waszą kompozycję. Możecie poobdzierać zbędne liście. Możecie poprzestawiać je w miejsca inne niż są w rzeczywistości. Tak, żeby Wasz obrazek spełniał Wasze oczekiwania. Ja to sobie wstępnie wgniatam, a następnie jak ułożę całą kompozycję, będę dodatkowo przejeżdżać po tym wałkiem. Ale najpierw ustawiamy kompozycję. Kiedy ułożycie już Waszą kompozycję i wstępnie wgnieciecie ją w glinę, następnie przeprasujcie ją mocno wałkiem. Tak, żeby wszystkie rośliny wgnieść dobrze w nasz plasterek z gliny. Następnie wyjmijcie roślinki tak, żeby nie uszkodzić odcisków, które
które zostawiły. Gdy wyciągniecie już wszystkie roślinki z Waszej gliny, wytnijcie kształt, jaki chcecie uzyskać w Waszego kafelka. U mnie będzie to tym razem okrąg. Gdy określicie kształt swojego kafla, dobudujcie do niego po brzegach ścianki. Przynajmniej wysokie na 2 cm. Pamiętajcie, że ścianki, które dobudowujecie, nie muszą być idealne, natomiast ważne jest, by były na tyle wysokie, by nie wylał się Wam gips. I druga rzecz, muszą ściśle dolegać do brzegów Waszego kafla, dokładnie w tym samym celu, by nie wylał się gips. Kiedy skończycie obudowywać Wasz kafelek, musicie następnie przygotować gips. Wsypcie go sobie do jakiegoś pudełka i rozmieszajcie z wodą. Postarajcie się, by Wasz gips nie miał żadnych grudek. Najlepiej byłoby go rozmieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem. Niestety ja nie posiadam, więc muszę to zrobić przy pomocy łyżki, ale też się da. Taki gips powinien mieć konsystencję takiego ciasta naleśnikowego. Nie za gęsty i nie za rzadki. I taki gips wylewamy na naszą glinianą formę. Dobrze by było, by warstwa gipsu miała około centymetra grubości, żeby ten nasz kafelek nie był za cienki ani za gruby. I co teraz musimy zrobić? Otóż taki gips, tak wylany do takiej formy, teraz musimy trochę powstrząsać, żeby pozbyć się z niego wszelkich pęcherzyków powietrza i żeby nam wpłynął w każdy zakamarek naszej glinianej formy. Widzicie, tu nam wypływają pęcherzyki, które z tej strony nam zupełnie nie przeszkadzają, natomiast po przedniej stronie będą nam szpecić nasz obrazek. Tak wylany gipsowy kafelek z motywem roślinnym zostawiamy do dnia następnego albo i dłużej, tak by dobrze wysechł. Kiedy stwierdzimy, że już jest na tyle twardy, że damy radę go wyjąć z naszej formy, co robimy? Odklejamy najpierw brzegi naszej formy, te gliniane, a następnie nie zrywamy kafelka, tylko obracamy go tylnią stroną do powierzchni blatu i ściągamy z niego glinę. Dlaczego tak robimy? Otóż, gdy będziemy starali się ściągnąć kafelek z gliny, możemy go połamać. Natomiast kiedy będziemy ściągać glinę z kafelka, jemu się nic nie stanie. Życzę Wam, kochani, powodzenia i ciekawych efektów pracy.